abandon all hope. Who has become for us wisdom from God. Only faith could save them. The righteous cried out in fear. Do not listen to the false prophecies of the heretics. Cast them out, for they have brought the scourge to our door. And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain for the word of God. No mercy for the wicked. Hej, hej! No ja z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym już niestety, ale albo niestety ostatnim odcinku z Axum na Legendarnym. Dlaczego ostatnim? A dlatego, że już kampania się nuży. No i myślę, że w tym odcinku uda się na lajcie zrobić wszelkie obiektywy, które są wymagane do ukończenia kampanii. No i tak w ogóle za późno kliknąłem przycisk nagrywania co do cutscenki, aczkolwiek jeszcze żaden dialog się nie zaczął, dlatego najważniejsze i tak się nagrało. I niestety, ale nie mogę tego wczytać, bo jak wiecie, na Legendarnym jest tylko jeden zapis, jest to ten nieszczęsny autozapis, także no zraczyłem i na szybko, wiecie, odpaliłem program do nagrywania i coś tam najciekawsze mi się udało nagrać z tej cutscenki. Także co, słuchajcie, no zrobiliśmy nasz objective, przetrwaliśmy do wiosny 432 roku. Zobaczymy, co będzie teraz. Chwiejna lojalność. Cel zrealizowany. Jest to rozdział trzeci. Zniszczenie. Czas płynie dalej. Osiągnęliśmy wiele, ale nasz lud czeka coraz... Ale na nasz lud czekają coraz to większe przeciwności. Tutaj jest błąd, jak widać. Wyznaczono misję. Nie będzie litości dla bezbożnych. Przetrwaj do wiosna. 4-4-5. Okej. Okay. No już raczej niestety do tego czasu grać nie będziemy, ale przy okazji widzę, że także nam się technologia zrobiła. No to wiecie co, ja pójdę losowo w takie oto smaczki. No i powiem tak, troszkę pograłem tam z 3-4 tury poza nagraniem. No i co, zostały nam 4 osady do zdobycia. Ogólnie mówię, że ten odcinek będzie dłuższy najprawdopodobniej, bo raczej tak w te pół godziny, 40 minut nie uda mi się zrealizować wszystkiego, co chcę zrealizować. No a nie chcę tak też na chama, wiecie, wszystkiego po prostu przesuwać i nie patrzeć na nic, tylko tak sobie spokojnie rozegrać dzisiejszy materiał. No więc zacznijmy od przesuwania armii, bo mam nadzieję, że ta armia króla dojdzie do Kartaginy zawczasu. Tylko poczekajcie. Ona tam dojdzie za ile tur? Za 2, 3, 4. No za 4 tury dojdzie. Także no zobaczymy. Myślę, że bez problemu damy radę. Tutaj jest tura armii, która nie będzie brała udziału w oblężeniu. Ja już te takie doborowe armie przesuwam nieco dalej. O, i przy okazji możemy, widzę, zająć Sabratę. Świetnie. Na nieszczęście wybuchła no epidemia. I to dosyć dziwnej choroby, bowiem jest to dezynteria. No ciekawe bardzo. Nie znam się osobiście na takich chorobach i nie wiem totalnie, co to oznacza. No ale ciekawie, ciekawie. Bardzo wręcz ciekawie. To sobie niszczymy. Tutaj poproszę jakąś higienę, żeby jeszcze się ta epidemia jako taką nie powieliła. No i przy okazji muszę wam powiedzieć, że nie tylko kończę serię z Axum, ale zdecydowałem, że też kończę serię z Stroi, Parysem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mam już dosyć mocny przesyt na kanale odnośnie totolorów i chciałbym zrobić póki co z let's playem przerwę, ponieważ od czwartku ruszamy już z regularnymi streamami. No i w ten czwartek przy okazji zapraszam was serdecznie na stream, na pierwszy stream z Gothica. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa transmisja. Otóż Gothic 2 to jest naprawdę zacna produkcja. No i po prostu będą streamy ze 4, myślę, dni w tygodniu. No i przez jakieś tydzień, dwa, jedyną serią na kanale, która będzie weekendowa Thrones of Britannia. Myślę, że tam nieco rozszerzymy serię i tam pogramy ciut tam dłużej, wiecie, tak załóżmy. Znaczy i będzie tak załóżmy ze 3 serie w tygodniu, a nie 2. Ale po prostu, no wiem, że już wiele osób troszkę przysypie oglądając te moje serie, no i coś trzeba nowego zrobić, trzeba co nieco odświeżyć, także zdecydowałem, że kończymy, że może nie tyle co porzucamy kampanię Parysa, bo tam zamierzam jeszcze jakiś ostatni odcinek zrobić, ale no już, słuchajcie, myślę, że w tą środę, poczekajcie, bo co jest dzisiaj? Dzisiaj jest dla mnie poniedziałek, ja ten odcinek nagrywam dla was na środę, aha, no to w ten czwartek, myślę, że zakończymy, czyli jutro. Myślę, że jutro będzie ostatni odcinek ze Stroi. Także no dla tych, którym się seria podobała, no wybaczcie mi najmocniej, ale
No cóż, no, nie może wszystko trwać wiecznie. Ja już zdecydowałem, że seria no nie należy do już najciekawszych, no i naprawdę nuży się, już też widzę, że jest niska oglądalność, także no nie ma co na siłę tego ciągnąć. Ale spokojnie, kolejną serią myślę, że będzie to Medieval Kingdoms kampania Mongołów, o ile pojawi się w końcu ta nieszczęsna aktualizacja, bo kurczę, twórcy zapowiadają, że no już będzie, za tydzień, dwa, będzie, no i niestety, ale jej nie ma, także zobaczymy. Jeśli się ona nie pojawi w najbliższym czasie, to myślę, że zrobimy sobie projekt z czegoś nietypowego, z czegoś, czego jeszcze na kanale nie było, na przykład może, nie wiem, może jakiś Shogun dwójka, może Medieval, może Warhammer, który już był, zobaczymy, bo ja bym w coś pograł, w coś co dawno nie grałem, troszkę mi się Attila przejadał póki co, znaczy Attila podstawowo, bo Medieval Kingdoms szczerze mówiąc traktuję jako inną grę i tak w ogóle nie czuję po takim rozgrywaniu tylu turów Attili jakiegokolwiek zmęczenia i niechęci do Medieval Kingdoms, nie, na Medieval Kingdoms mam ochotę i to wielką. Dobrze. No i słuchajcie, najgorsze jest to, że mamy no troszkę słabą sytuację w państwie Sahara. Kurde bele, co to za bieda tutaj jest? Zbudujmy sobie, załóżmy, boisko do polo. No właśnie, to daje fajny ład publiczny. Tego chyba nie potrzebuję. Chwila, co to jest? To jest plaza. No właśnie. Tego nie chcę, tylko mogę jedną zrobić w mieście? No to ciekawe. No nic, szkoda. Szkoda, ale niech będzie. Przy okazji mam tutaj podatki włączone. Mam, to ja wiecie co, ja je chyba wyłączę. A nie, mam wyłączone, dobra. Ale strasznie słaba sytuacja z tym ładem publicznym. Aha, dobra, bo teraz podbiliśmy osadę, jasne. To przez które będzie problem, ale to pół biedy. To nas nie interesuje. Następnie, Palestyna. No tutaj jest bardzo słabo i... No zobaczymy jak to pójdzie, myślę, że jednak się ogarnie, jeśli faktycznie ta armia będzie tutaj stacjonowała. Plus przy okazji tak patrzę, mogę tych kapłanów przesłać, bo już nie są potrzebni w tej prowincji. No i proszę, myślę, że teraz to się jako tako co nieco ogarnie. Także wy nad to jeziorko, a właściwie to morze, to jest chyba to morze takie, jak ono się nazywało? Morze Martwe bodajże, no właściwie to jezioro, które jest obok, które jest w Jordanii. Z tego co się tam orientuję. Dobrze, Libia. Tutaj jest Palestyna sprawdzona, Libia jest Gites, Arabia Magna. O dziwo tutaj mamy słabą sytuację. No ciekawe bardzo. Ale myślę, że jak wybuduję jakąś plazę czy coś, to będzie w porządku. Także zróbmy sobie to. Dobra, no i tutaj sytuacja ogarnięta. Ja wiecie co, kasy nie wydaję już na te budynki. Nie zamierzam wydawać czegokolwiek, bo wolę sobie pieniążki pozbierać nieco. Także rozbijmy bunt tutaj, o. No i proszę, czy to są słabe armie? Tak, to są niestety, ale słabe armie. No więc, no użyjmy ich do rozbicia buntu. Boże, jak dziwnie uciekł. What the fuck, to było dziwne. No nic. Podchodzimy, koleżko. Kurczę, zrobiłbym łuczek Pepsi, ale się cholera nie przygotowałem. No i no tak się składa, że nie mam żadnej Pepsi. Mam pustą szklankę obok. No i troszkę mnie tutaj już susza. Dopiero mamy 7 minutę odcinka. No nie wiem, możliwe, że po czasie zrobię jakąś pauzę pseudo. No ale powiem wam tak prywatnie, że naprawdę nie mogę się doczekać tych live'ów z Gothica. Ja po prostu szanuję tę grę i to maksymalnie. Gothic to jest no tak zacna produkcja, że no głowa mała. Dobra, czy ty dojdziesz? Nie, ty oczywiście nie dojdziesz. Zabij go. Zabiłeś go, zraniłeś go. Świetnie. A propos, mój drugi champion. Ty idziesz, dobrze, no to sobie idź, kolego. Armia króla, a właściwie to tak, króla. Aksum to oczywiście król. Znaczy Aksum miało, to jest królestwo, nie żaden sułtanat, ani nic takiego innego, ani nie imperium. A propos, poczekajcie, czy jest tutaj w podstawowym Attili możliwość awansowania frakcji na imperium? Chyba nie ma, takie coś to jest w Medieval Kingdoms, że po zdobyciu określonej liczby osad, oj, żonka zginęła, dlaczego? Smutna buzia, to po prostu mogliśmy awansować naszą frakcję. Załóżmy z księstwa na królestwo, a z królestwa na imperium. No i świetnie, myślę, że tutaj kończymy. No i co? Zaatakujemy Hadrumentum, a później będzie końcowe oblężenie Kartaginy. No i myślę, że to będzie całkiem przyjemna seria. I jeszcze oczywiście przed tym, znaczy po zakończeniu zrobię taki dokładny research, pokażę te wszystkie wykresy, jak to wygląda w naszej frakcji, żeby każdy, kogo to interesuje, mógł sobie to wszystko zobaczyć. No bo co? No słuchajcie, no seria była fajna, ale no ta Attila jakoś no niespecjalnie stawia nam wyzwanie, a szczególnie grając z taką frakcją jak Aksum, która ma względnie no zabezpieczoną dolną granicę, no i tylko ewentualnie z północy musi się obawiać, ale jak pokonają już Persów, to czy cokolwiek jest w stanie im zagrozić? Szczerze wątpię.
Nie, słuchajcie, nie podpisuję. Dopiero po zdobyciu Kartaginy. O, no ja pierniczę, wiecie co? Ja to pod... Albo nie, to będzie fajna wielka bitwa o Kartaginę. No, to będzie fajna bitwa, tylko chciałbym koniecznie tą armię króla tutaj dosłać. Ale no nie wiem, czy ona dojdzie na czas, mi się też nie chce zbyt długo tych wszystkich armii podsuwać. No więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, we'll see. No i co, ja to dla was nagrywam w poniedziałek? Nie, chwila. Wy to widzicie, poczekajcie. Jest dzisiaj poniedziałek, także dla was to nagrywam chyba na jutro, na wtorek. No właśnie. No to co? No to kolejny odcinek stroi będzie, no zdaje się, że jutro. I czy jutro skończę w środę? Nie wiem. Możliwe, że dopiero w czwartek zakończę, ale na pewno zakończę w ten czwartek. Ale czy jutro? Nie jestem pewny. W każdym razie, no troje też kończymy. Jak ktoś będzie oburzony, to wybaczcie mi serdecznie, ale uwierzcie mi, po takiej przerwie tygodnia albo dwutygodniowej, no tę serię będzie się oglądać ze znacznie większą przyjemnością. Przynajmniej tak uważam. No bo no zbyt duży spam zrobiłem zdecydowanie. No i też gotiki będą, nie? Także no ja nie porzuca tutaj stepowych lansierów swoich biednych. Nie, streamy będą, także no ciekawie będzie. No cholera jasna, no tego się bałem właśnie. O, ale chociaż lojalność padła, no to pół biedy. Także. Chwila, Makomates. Ja tę armię bym wysłał do Gramy, ale boję się, że to mi nic nie da. Wiecie co, zacznijmy od przesłania armii króla. No właśnie. Następnie, te armie tutaj zostają. No właśnie, jeszcze zróbmy to pseudo nawracanie, znaczy nie nawracanie, ale szerzenie pozytywnego ładu publicznego. Dobra, te DMS-y, no i proszę, tutaj jest pięknie. Zacznijmy od czempionów. O właśnie, pozbądźmy się tych nieszczęsnych kapłanów. O, 80% szans, nawet dużo jest na zabicie, czyli na krytyczne powodzenie. Ale niestety tylko, żeśmy tego waszmościa zranili. No i co? Libia. Słuchajcie, co ja tutaj mam za budyneczki? Nie można odbudować miasta. Jakże odbudować? Aha, że budynek. No to ja to na razie niszczę. Ja to niszczę i chcę jak najwięcej tych budynków z ładem publicznym wybudować, żeby nie było tutaj problemów po prostu. Tego też nie potrzebuję. To sobie oczywiście niszczymy, to także niszczymy. No i dobra, czy ja potrzebuję to? Szczerze nie potrzebuję, bo no tak naprawdę jak wiecie, mam wyłączone podatki, no więc jako tako nie straszne mi problemy z żywnością. Dobra, idź te do Gramy, powiedz czy to wystarczy. Wystarczy, no to słuchajcie. Znaczy wystarczy, nie wystarczy, bo tego chcę zabrać. Wiecie co? Poczekajcie, zaatakujmy Hadrumentum. A to wcale nie jest słaba armia. Ja tam mogę flotę dosłać? Mogę, no to pół biedy. Także zacznijmy oblegać jedną oto armią. Na przykład tą. Dlaczego by nie? No i co? Nawet jedna armia by dała radę, ale ja chcę zminimalizować sobie straty, żeby te armie, które idą na Kartaginę w pełni użyły swoich możliwości. Także robimy tak i zamierzam flotą teraz podobijać tych gagatków na morzu. Chociaż w sumie wiecie co, flota też do ataku na Kartaginę no by się nawet przydała, muszę przyznać. Nie da rady. Wiecie co, to ja chyba zablokuję port od morza, o ile wroga flotylla nie jest tutaj zacumowana. Zobaczmy. Jeśli nie jest, to mogę zablokować. No nie mogę, no to chwila. Złapie mnie wsparcie. No dobra, dajmy automat tę osadę. Nie chcę tego grać, bo to byłaby strata czasu. Zresztą, no co to słuchajcie za armię, to jest flota tak naprawdę, więc no, szturm na miasto, w którym nie ma garnizonu, no jest taki troszkę słaby. Ale no, nasza flota jak ucierpiała mocno. No nic, możliwe, że będzie tutaj jakiś port i tym samym bym chciał sobie nieco swoją flotę odrestaurować, bo przydałoby się troszkę jednostek z artylerią. O, no i dzień dobry, o to mi chodziło. Tylko chwila. Bo z tego co wiem, to któryś z nich, poczekajcie, ma dwie armaty. On miał paradoksalnie mniejsze obrażenia. O właśnie, ma dwie armaty. Tutaj jak widzicie, kurczę, mogę zaznaczyć. O, mamy dwie. Także bierzemy to razy jak najwięcej się da, tak naprawdę. Te greckie możemy połączyć. Te tarany też. Nie, tych nie połączmy, tych o połączmy sobie. O, najpięknie. No i elegancko.
No i zacnie, a ty mi co? Ty mi poczekajmy nieco. Należy się przegrupować powoli, bo póki co jest bieda, no i czeka nas ogromne oblężenie Kartaginy, ale ja bym chciał koniecznie, żeby nasz król dowodził takowym oblężeniem. No więc no jeszcze ze 3 tury trzeba byłoby poczekać. Wiecie co, możliwe, że po prostu zrobię cięcie, żeby już was tym nie męczyć. Dobra, tak w ogóle tutaj podatki wyłączę koniecznie, bo jest niezbyt ciekawie. To sobie niszczymy. To też wywalę, bo niepotrzebny brud nam generuje. O kurde, ale tych rzeczy to jest masakra. Mnóstwo. Na szczęście mamy fajne zaplecze finansowe. Także nie musimy się bać, że nam zabraknie. No i co? To jest gite, zróbmy jeszcze research szybko, które prowincje Egipt nam wymiera. Nie wymiera, a ten, a jest w nim problem. I co by teraz zniszczyć? Wiecie co, ja chyba tą akademię wywalę. Ile zyskam żywności na tym? Połowę, no to dużo, bo ona w ogóle nie daje ładu publicznego, także myślę, że po tym już wszystko powinno się jako tako ustabilizować. Oj, tu też jest problem, kurde bele. Co jest z tą żywnością, jest niedobrze. No ale nic, poniszmy te biblioteki, te akademie. W każdym razie. Dobrze, tu jest w porządku. Trypolitania to już żeśmy ogarnęli. Aha. No dobra. To niszczymy to. To niech zostanie. To niech już zostanie. No i proszę bardzo, myślę, że mogę skończyć turę, albo wiecie co? Nie, słuchajcie, zobaczymy się za chwilę. Ja teraz troszkę pogram poza nagraniem, żeby doprowadzić armię króla i jak coś się zacznie dziać w międzyczasie ciekawego, to wznowię, a jak nie, to po prostu spotkamy się ponownie na oblężeniu jakże zacnej Kartaginy. O, proszę, też Kartagina w wydaniu germańskim, no to będzie zacne widowisko, także do usłyszenia za chwilę. No, słuchajcie, jestem. Co prawda nie jest to oblężenie Kartaginy, niemniej jednak na naszego króla napadła wręcz horda swebów, czyli mamy jako taką powtórkę z tego, co było wcześniej tam, bardziej w okolicach Trypolisu. No ale tyle jest plus, że mamy w pełni wyregenerowaną armię, ale niestety dalej jest to armia na forsownym marszu, także będziemy wyczerpani. Niemniej jednak w tym przypadku widzę szansę faktycznie na zwycięstwo, także no gramy to. No i raczej oblężenie Kartaginy aż takie epickie, jakie mogłoby być, nie będzie. Z powodu takiego, że po prostu wszystkie te armie, które miały ją oblegać, no wyszły nam naprzeciw, czyli nam nieco szyki popsuli, co mnie niezbyt raduje. No ale dobra, słuchajcie, zagrajmy. Armia jest bardzo doświadczona, mam tą katapultę wielką, no więc nie powinno być ciężko. Włócznia nie dosięgnie tych, którym pisane jest żyć. Pozostałych zaś przeznaczenie dosięgnie nawet w czasach pokoju. Hun Attila, o proszę. A to kurczę zacne hunie. Ten Attila. Wejące pięści. No ale nie jest taka super kurczę zacna armia. No to jest armia włóczników i kilka oddziałów tej germańskiej brygady bodajże. Tak się chyba nazywają ci topornicy. No więc myślę, że to wygramy. Pomimo tego spamu jednostek, to raczej tutaj mamy tę armię w pełni. No więc nie będzie takiego problemu jak było wcześniej. O, jeszcze mapa jaka zacna, no to aż mi się kurczę uśmiech na twarzy zrobił. Ja uwielbiam. Boże, co to jest za góra? Jezu, wyobraźcie się tutaj ustawić. To przecież komputer by nie miał szans pod taką górę podejść. No nic, ja myślę, że się ustawię gdzieś. Poproszę minimapę, gdzieś tutaj. W tych fajnych palemkach. Także co, w pierwszej linii nasi zacni. Nie mogę. A, dobra, bo to jest nie mój teren. Shit happen. No nic, to weźmy gdzieś na tej wyżynie, w tym miejscu się rozstawmy elegancko. Na flankach oczywiście włócznie. Włócznicy. A nie, synowie niezwyciężonego Mahrema. Myślę, że to są włócznicy Maskala, ale to nie jest ten oddział. Włócznicy Maskala to także jest zarąbisty oddział włóczni aksumickich, ale oni są, jak się wybierze, bodajże chrześcijaństwo. A my wybraliśmy pogaństwo, no więc. No, tutaj. Ich nie mamy, ale no obydwa oddziały cechują zacne morale, bo no ponad 100 morale oznacza, że walczą do końca. No i zwróćcie uwagę, jaką mają wielką szarżę ci włóczniczy. Premier do szarży aż 62, no to jest naprawdę ogromna ilość. Także co, bitwę zaczynamy. To oczywiście ustawiam wybuchowe pociski i myślę, że taką armią mogę się wstępnie przesunąć, bo tak czekać czym się chce, szczerze to nie do końca. Także panowie, prędko do przodu. Nie wiem, czy ten Onagry jako tako nadąży. Zobaczmy w ogóle skąd są posiłki. Ile mogę? Nie mogę, no to musimy wypatrywać skąd się pojawią. Tutaj nic chyba nie widzę. Ta, tu nic nie ma, może na plecach nam coś wyjdzie. Może tak być, bo niekiedy komputer to dziwnie bardzo ustawia. Wiecie, te wsparcie. Boże, jaki to jest w ogóle spad. Ale świetna mapa. Naprawdę, świetna mapa.
Tyle, że nie widzą mojego wroga. Możliwe, że dlatego, że po prostu jest od nas niżej i nie mamy racjonalnego widoku na to, bo no to jest realistyczne w takim razie, ponieważ no ciężko byłoby kogokolwiek zobaczyć, nie widząc go, bo no jesteśmy całkowicie wyżej, także nam to blokuje. No nic, ale sobie rozdajmy umiejętności. No i co, chyba się jeszcze wyżej podsuwamy, nie, znaczy niżej, wyżej, niżej się podsuwamy, no bo tutaj komputera naszego nie widzę, także idziemy cały czas. Katapulta niech też idzie w miarę swoich możliwości. Możemy więc przyspieszyć. I tym razem już mam Pepsi, bo sobie poszedłem, także łyczek Pepsi, wasze zdrówko. Dzień dobry. Patrzcie teraz. Masz zasięg? Masz zasięg. Zobaczcie, co robi wybuchowy onager. Znaczy wybuchowy, duży onager. Co robią wybuchowe pociski. Jak to pięknie wygląda, tak płynnie się obraca. O, co jest? Halo panowie. Chyba tutaj twórcy niezbyt poprawnie zaprogramowali animację. Ale mam nadzieję, że w końcu... What the fuck? Chwila, on nam zniknął? Nie, no jest tutaj. Gramajscy... To. Do widzenia. Ja na mistrzu włóczni, panowie, nie idę. Możecie w końcu wystrzelić łaskawie. Błagam. No, i patrzcie teraz. Patrzcie, co to zrobi, nie? Ja. No, powiem tak, no... Porównałbym to do Szoguna. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Szogunie jest w miarę podobnie. Dobra, także... No, już oddział panikuje. Połowa oddziału na jedną salwę, nie? No, coś zacnego. Coś niesłychanego. I wy w ogóle do tyłu, panowie, co ja tak w ogóle wodzę, żebym rozstawił? W takim miejscu, kurde. Dobra, to was też wyślę tutaj, gdzieś w to miejsce może. No i kawalerią powoli zaczną uderzać od boku. Oni powinni jako tako przeżyć, ale no wolę nie ryzykować i nie chcę ich na siłę obciążać. Także nieco ich odciążę wręcz. Ostrzajmy tych, co nadchodzą, tych przybyszów z południa. No już słuchajcie, tracimy przewagę. Już przewagę niestety tracimy, ale zaraz kawaleria, mam nadzieję, że no odzyska to co nasze. A szczególnie, że jest to jazda szturmowa, wielbłądy nasze. Także no coś nie byle słabego. Ogólnie wielbłądy są świetną kontrą na konnice, bo one chyba mają tutaj jakąś statystykę. No właśnie, postrach na konie. Ten oddział osłabia gotowość bojową koni wroga. Dokładnie tak, bo nie wiem czy wiecie, ale historycznie. Powiedziałbym bardziej, że... Nie wiem, że nie... Znaczy jakby to nazwać, biologicznie wielbłądy mają coś takiego, że mają taki jakiś zapach specyficzny i po prostu nie znoszą się z koniami. Ani jedna, ani druga ze stron, tyle że konie jako tako się ich obawiają wręcz. Także on to działa wręcz na sposób bardzo niekorzystny. Tylko wiecie co, widzę, że bez wsparcia kawalerii to się nie obejdzie w tym miejscu. Bo one już nam jednostki jako tako no, panikują. Także prędko dosyłam moje miazdy, moich kuszytów. No co, wy proszę tutaj, do pomocy. Jeszcze mam niby tych, to tych będę słał tutaj. No i co, jeden oddział w to miejsce ich uderzy. Wy gdzieś tutaj. A wy tu. Onagery z kolei w te włócznie, bo to są w ogóle gramajscy mistrzowie włóczni. Fajna jednostka, ale... Ale mają amunicję, właśnie, mają oszczepy miotane. Także są bardzo groźni. No dobra, tutaj panika na pokładzie. Wjedźmy w takim razie w tych... O, myślę, że to wygramy w każdym razie. Myślę, że mamy to... Możemy mieć to w garści. Tylko wiecie co? Co prawda ja mam lepszą szarżę, ale boję się tych ich oszczepów. Chociaż w sumie... A zrezykujmy. Zobaczmy, jak to będzie... W ogóle wyglądać. Boże, jaka to skisz jednostek. Wyobraźcie sobie, że w to teraz trafimy, nie? No i co? Kto wygrywa? Myślę, że my, co? Nie, jednak przegrywamy. No to dziwne. To zaskakująco dziwne. Ale dobra. Tutaj konnica na flankę ich uderzy, proszę. O, oddział wodza, to wiecie co? Ja zryzykuję, będę w niego strzelał. To jest tylko w sumie jedna armia, jeszcze mamy tam dwie armie w pogotowiu w mieście obok. No więc no ja bym się nie bał tę bitwę. Raczej mamy ją... No, w każdym razie w garści. Dobra, dowódca też pomoże coś tam. Odświeżmy nasze jednostki, jakieś tam szyki zewrzyjmy. Mogę tak to nazwać, a wątpię, że mogę. No i przydałoby się tutaj trafić. Czy mogę strzelić co? Poproszę. Insert. O, dziękuję bardzo. Chwila. Chyba celnie, co? Chyba celnie. Oj, za wysoko, panowie. Za wysoko. No, zdecydowanie, no nic, ale jakby się udało trafić w tą kiś, to byśmy no te cztery oddziały rozbili. O, wrogi wóz Polek. No to co, dzień dobry, do widzenia. Chyba tyle mogę powiedzieć. Ja pierniczę, to jest rzeźnia, nie? To jest naprawdę taka rzeźnia. Dobra, my do przodu. Wyproszę na tych, wy też. Gońcie ich tam.
Oj. Uwaga. Jeszcze jedno. No już mniej celne, ale dalej, dalej ładnie to naprawdę wyszło. Tu jest strasznie słabo, wiecie. Ja bym szybko wsparł jakoś te jednostki. Tylko czekam aż spanikuje ta piechota, żebym mógł dosłać kawalerię. O właśnie, tych mogę. Także robię impet, mam nadzieję, że wyjdzie. I możemy taki lekki kocioł zrobić. Co by na to? Tymi jednostkami. Dobra, pozwolę sobie przyspieszyć. Trafimy? Nie, nie trafiliśmy niestety. Pozwolę sobie przyspieszyć. No i już mamy bitwę w garści. Także tymi wszystkimi poza konnicą. Albo nie, oni już tak, niech tak idą jak chcą. Ale tą całą piechotą ruszam na piechotę wroga i szybko uciekajmy, zanim te jednostki do nas dotrą. O, jeszcze coś tam ich żeśmy skubnęli, ale grunt, żeby teraz w tą kiść jednostek trafić, bo no i tu jest naprawdę dużo, jest to naprawdę gęste rozstawie. O, ja pierniczę, aż mnie ciekawi 500 trupów ten onagry, nie? To jest po prostu zabójcza broń. To jest absolutnie zabójcza broń. Dobra, tych na wsparcie tutaj. No i co? No i myślę, że konnicę mogę też podesłać. Kurczę, szkoda, że mi rozbili te jednostki, no ale widać, że nie była to słaba armia. Chociaż to nasz onager nam po prostu grę wygrał, bo bez niego też tak kolorowo by nie poszło. No 660 zabójstw, nie? No, no takie coś to jest naprawdę pierwszorzędna statystyka. No i wstępnie się wycofajmy. Dajmy jeszcze nieco, żeby nasza katapulta ostrzelała wroga. Zobaczmy. Trafi coś? No jeszcze... A, nie trafiła, ale no... No celność ma fajną, na pewno nie można jej tego odebrać. No nieźle, nieźle. Ładnie mi to wyszło. Także co, no teraz... No robimy wjazd, nie? Robimy śmiało wjazd. No przyspieszenie, no bitwa fajna wyszła. Bardzo fajna. Mi się osobiście naprawdę spodobało starcie. No i grunt, żeby jeszcze ich nieco... Nie, ona już nie ma amunicji, także... Tych szybko... Wybijamy. Panowie, czy możecie atakować? Nie zacznijcie hitboxu, bo czasem jak słyszycie taki inny przycisk, że nie taki, wiecie, jak teraz. O, nie coś takiego, tylko ten inny. To oznacza, że komputer nie atakuje, tylko po prostu idzie w tym miejscu. Chociaż zaznaczyłem go w formie ataku, więc jest to no, nic innego jak zbugowane. Chwila, no, trzy jednostki, no możecie już spanikować łaskawie. Goddammit, no i dobra. Okrążamy. Na plecy. No i GG. Bitwa wygrana. Będzie to co prawda pyrrusowe zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo, przewagę liczebną przeciwnik miał i to znaczną, także no jestem z tej bitwy... Chwila. Dlaczego to nie jest koniec? Co jest? Czyżby jeszcze szło wsparcie? No nie gadaj. No co wy mówicie w ogóle? Uczek Pepsi aż, z wrażenia. Chyba, że nam się coś zbugowało. No nic, zejdźmy troszkę niżej. Bo jeśli idzie wsparcie, to ta bitwa jeszcze troszkę potrwa. Kurde, 700 zabójstw, aż doświadczenie złote wbił. O Jezu. Kusznicy. Po prostu genialnie. O, fuck, i to dużo kuszników. I to bardzo dużo kuszników. No, postaram się ich dorwać. Aż szkoda, że nie mam teraz... Wiecie co, panowie? Weźcie w ogóle ich ostrzelajcie, co wy na to? Ja nie muszę tam nawet podchodzić. Chwila. Ja tam nawet nie muszę podchodzić. Bo jak wiecie, moi łucznicy, moi topornicy są świetnymi gagatkami na dystans, także oni zaraz tutaj ich porozbijają. No właśnie, patrzcie, już ich tutaj klepiemy nieźle. No i co, konnica coś tam skubnęła. Ale chwila, bo to tak wygląda, jakbyśmy mieli jeszcze to przegrać tę bitwę. No nic, słuchajcie, biegniemy na nich. Myślę, że dorwiemy ich, bo jak tak zbiegamy z górki. Tylko tak, wiecie co, no może być ciężko. Nasz wód... Oj! No co ty gadasz? Przegramy. Ale jaja. No i co, wykajtują nas na śmierć. I ja cię kręcę, przerąbaliśmy, patrzcie. Kusznicy wroga. Ale jaja, ale nic, totalnie się tym nie przejmuję. Mam jeszcze dwie armie obok, którymi śmiało na Kartaginę wyruszymy. Także nie ma z tym żadnego problemu. Niemniej jednak porażka porażką. Straty duże ponieśliśmy po stronie wroga jeszcze, no prawie 2000 jednostek żołnierzy zostało. No, u nas co? Kto zabił najwięcej? No wiadomo, onager, zaraz po nim nasi topornicy. Dobra, załadowało się, także wracam do was. No i niestety, no, jak to śmiesznie wygląda, tylko onager przeżył. I co, ucieknie taka armia z katapultą? No co wygadacie? Ale to jest legendarny onager. Kurczę. Zostanie uhonorowany orderem najpotężniejszego Aksumity na świecie.
No i co? No i teraz biedni swebowie się zdziwią, no bo pozostawili Kartaginę niebronioną. Co ja na pewno wykorzystam, bo zrobię im tam wizytę. Co prawda najlepszy gość to taki, który się wcześniej zapowiada, no ale my tak wejdziemy, powiedziałbym, po cichu. Raczej w formie niezapowiedzianej. Dobra. Swebowie. A w sumie wiecie co, żeby czasu oszczędzić, to ja chyba zrobię teraz cięcie, bo jeszcze troszkę to potrwa, także do zaraz. Dobra, no trwało to niestety długo, także cieszę się, że to wyciąłem. No i co, obowiązek wzywam. O, weźmy sobie tego, kurde, ale ma, ale wyszkolony gościu, nie? Naprawdę, świetny dowódca. Sahara, bunt. No ja tylko mam nadzieję, że nam w międzyczasie nikt jako tak nie podbije jakiegoś terenu, bo to... Oj, wybaczcie mi, to działo tak, że jak wygramy bitwę, to niestety, ale jeszcze nam chyba w tej turze nie zaliczy zwycięstwa i dopiero w turze kolejnej, na początku tej kolejnej tury, no więc jak coś nam w międzyczasie odbierze osadę, to będzie jakże nieciekawie. No i co, ale w sumie wiecie co? Myślę, że mogę podatki. Regencja, a bo to nasz król umarł, oh no. Nominacja spadkobiercy, Beigat i regencja, jak to wygląda? Kto to teraz rządzi? Zobaczmy. Powinien mieć taką złotą koronę, właśnie. Siostra? Ale jaja. Dobra, tutaj jest bunt, tak? Zbuntowani gramatowie. Oni mnie nie interesują, nie mają szans podbić tej osady. Także ja wyślę wsparcie w to miejsce. Ale co teraz robimy? Zacznijmy od wybicia szpiegów. Dokonaj skrytobójstwa, atak, uda się. Stracona okazja. No niestety, smutna buzia, może się koledze uda, zobaczmy. O Jezu, ten to w ogóle jakaś pierdoła roku. A ten? No, z tym się może udać. O, jeszcze go zabił, świetnie. No i co, no został ten Onagre legendarny. Kurczę, żebym go użył w tej Kartaginie, nie? Ale no nie ma jak za bardzo ludziska, no bo no nie przeniosę go, bo blokują mi tą przełęcz wąską pomiędzy Morzem Śródziemnym a jakimś dużym jeziorem. No to wygląda, nie wiem jakim, jak ktoś się zna, to może powiedzieć, ja chętnie o tym poczytam. Także co, no także pozostało dokonać ataku na Kartaginę. Co prawda bez Onagera, ale no atak będzie, jak najbardziej. No i ja myślę, że zaatakuję to jedną armią oraz wyślę też flotylę. No i słuchajcie, będzie taka ciekawa bitwa bardzo, ponieważ zamierzam ostrzelać miasto także od strony morza. Wysyłam tylko jedną armię dlatego, żeby po prostu nie było spamu jednostek i żeby bitwa nam płynnie chodziła. Bo i tak to nalajcie, wygramy, na stratę już nie patrzę. Ale w ogóle wow, co to kurde za armia tutaj płynie. No nic. Czy mogę ich w ogóle dorwać? Ty, mogę, weźmy ich dobijmy. No i pięknie. Problem z głowy z tego miejsca. Także dajmy automat. No i czeka nas przezacne oblężenie Kartagio. Oj, Hannibal nie byłby zadowolony. Znaczy w sumie by był, jakby zobaczył, że Germanie rządzą jego miasteczkiem, no to powiedziałby: ej, panowie, co wy tutaj uskuteczniacie? Ja się tak nie bawię. No i Onager, weź coś tam jeszcze pozabijaj. Masz tam swoje 5 minut na sam koniec. Także dajemy ci, gagatku, automat. No mercy. Jedna osoba zginęła, wow. Myślę, że Onager w tej bitwie zabił większość jednostek. O, w ogóle jaki wielbłąd się tutaj opala. Elegancki. No i co, ci mi nie groźni. Zobaczmy. W ogóle w międzyczasie na Antiochie taka lekka inwazja póki co się chyba zaczyna. No aż tam dośle wsparcie w tej turze, żeby nikt przypadkiem się nie pokusił o atak na to miasteczko. No bo byłoby nieciekawie. No i dobra. Tak to wygląda. Bunt w Palestynie, ale to taki... Znaczy bunt, spadek ładu, ale to taki minimalny. Tutaj też jest żaden problem. No i uwaga, słuchajcie, czeka nas chwalebny moment. Otóż szturm na Kartaginę. Garnizon niewielki, ale przy okazji zobaczymy, jak takie miasto się prezentuje. Mnie osobiście ciekawi, nigdy chyba nie grałem w Attyli oblężenia Kartaginy. Jakkolwiek wiem, jak wygląda Rzym, Konstantynopol i niektóre miasta, to jak Kartagina wygląda, o ile wygląda jakoś specjalnie, to nie wiem. Wiem, że Rzym tak jest słaby troszkę, bo jest strasznie ma wąskie uliczki, te bitwy oblężnicze są bardzo ciężkie i są ogromne lagi, bo jest cholernie słabo wykonana optymalizacja w tamtym mieście. Uciekł.
Ale myślę, że taki ostatni odcinek się będzie bardzo podobał. W fajnym stylu go kończymy. Była cutscenka, była bitwa, będzie oblężenie, troszkę zabawy na mapie kampanii. No i kurczę, no i co? No kolejne spotkanie z Attilą nastąpi najpewniej dopiero, kiedy będzie update do Medieval Kingdoms. Wtedy od razu zapraszam was serdecznie na kampanię Mongołów, no ale nie wiadomo, kiedy to będzie. No twórcy naprawdę powinno być z tydzień temu, ale no jak widać coś im wypadło, nie? O, jaki piękny poranek. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. No Boże, germańska adaptacja miasta, nie? No. To będzie ciekawie, tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. No i co, z której strony byśmy chcieli zaatakować? Gdzie jest w ogóle plac? Tu jest plac. Nie, chwila. To jest jaki plac? Punkt zwycięstwa w takim miejscu? Ale debilnie zrobione. Przecież można z tej strony podejść. No to wykorzystam to i pójdę z tej strony. Dlaczego by nie? Dobra, wy do przodu, wy na razie do tyłu, bo no myślę, że ostrzelam wroga mocno, zanim w ogóle jakiś szturm ewentualny rozpocznę. Dobra, katapulta gdzieś naprzód. Proszę bardzo. I cała konnica na jedną z flank. Wy panowie nie strzelacie bez rozkazu. Bitwę zaczynamy. No i zacznijmy od sforsowania bramy. I teraz czekamy, aż nasza flotylla tam dopłynie. O ile będę mógł tam kamerą wjechać. Chwila. O, właśnie, tak mógł zrobić. No i bardzo mnie ciekawi moja artyleria. Mamy też te tarany. To jest w ogóle świetny okręt. Jak będziecie kiedyś inwestowali we flotę, to tylko inwestujcie w taran. Uwierzcie mi, taki okręt do walki w zwarciu nie ma nawet szans z taranem, bo taran jednym uderzeniem jest w stanie powalić całkowicie na dno inny okręt, nie? Więc no naprawdę, na moją odpowiedzialność, uwierzcie mi i weźcie faktycznie te tarany tylko, nie? Tak propos, to ostatnio kilka osób mi pisało o tym Total Warze Empire. No i przyznam, że nawet ochota mi się jako taka zrobiła na tę odsłonę. Zatem no kto wie, może kolejnym Total Warem będzie Empire, zobaczymy, bo na 100% zagrałbym wtedy Imperium Osmańskim. To jest moja ulubiona frakcja historyczna, jest to taki mój konik historyczny. Zatem myślę, że byłoby to ciekawe, a z tego co wiem, ten Empire jest bardzo fajny, ponieważ zachowuje jeszcze te takie stare klimaty w Total Warach, jak chociażby ręczne uzupełnianie rozbitych jednostek oraz na przykład cechuje się świetnymi bitwami morskimi, no więc będzie fajnie to kurczę rozegrać. O, brama widzę, że już upada od tej salwy, no to jeszcze weźmy, trzaśnijmy, no na przykład to. No i co, topornicy, zacznijcie jakiś tam ostrzał swój, co? Panowie, jak tam to wygląda? Gramają się strzelcy. Dobra, macie to jeszcze. No i obejrzmy salwę. No ale tego chyba jeszcze nie było, co? Kartagina w germańskim wydaniu. O, ale pięknie dostał. Słyszeliście, jak mu w gardło ta strzała się wbiła? Takie było. U, ten w ogóle jak przeżył strzałę. Chwila. No, niezły ostrzał. Pomyśleć, że to są tylko topornicy, nie? Tylko albo i aż. I co, flotyla dopływa? Dopływa. Weźmy ich, rozstrzelajmy. O ile będą w ogóle w zasięgu, jak się na plaży zacumuje. Fajnie by było zniszczyć właśnie, żeby to się stało. Żeby rozbić ten oddział. I teraz on powinien zaraz błyskawicznie spańkować. No i myślę, że tylko te topory wkroczą do miasta. Reszta jest całkowicie jako taka w tym miejscu niepotrzebna. Ale niestety nie udało się zrobić kolejnego wyłamu. No więc przyspieszmy to. Proszę bardzo. Nie, przyspieszmy. Szkoda, że w Attili na koniec gry nie ma żadnej cutscenki. Na przykład w Troi była. Bo sobie na live żeśmy skończyli. One już strzelają? O kurde, ty to zobaczmy. Chwila. I ciekawi mnie, czy ten grecki, on ma amunicję w ogóle? Ty, nie ma amunicji. Już zużył? Czy jak? Nawet nie zauważyłem. Pięknie, no po prostu prześlicznie. Zobaczmy teraz tutaj. No i co, no i wbijamy, nie? Weźmy, zróbmy na nich rzeź. Biedni łucznicy. Dobra. Do środka, panowie. Wpełzamy do środka. Nimi niech się zajmą. O, w ogóle ci tacy ranni, czemu? Ktoś ich rozstrzelał, czy jak? Może katapulta? No nie wiem. Myślę, że konnicę mogę posłać tam na tych niedobitków. Ewentualnie, co powiecie na to, żebym zrobił artylerią wyłam w bramie i wjechał tam konnicą od boku. Co wy na to? Myślę, że to by było całkiem strategiczne.
Zobaczymy, może się uda to zrobić. No i co, no, żeśmy wkroczyli do miasta. Wylejmy się na nich po prostu. No i dobra, no i walczymy. Klepiemy się z nimi. Możemy troszkę poglądać na sam koniec. Żeby coś tam jeszcze z tej Attyli zgarnąć. O, proszę, głowy lecą. No zacnie, zacnie, aż sobie screena trzasnę. Wow, jak to wygląda. I te dźwięki w ogóle. Nie no, ci to porównicy to jest po prostu... No i istna rzeźnia. Oj, nie zdążyłem zrobić screena, jak się te wieżyczki zawalały. Ale może z nagrania wytnę moment. Okej, okay, jak tam, wbiliście? Czy jeszcze nie? Tak, no to słuchajcie, szarża. O, jeszcze artyleria. Oj, panie, 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 stop, stop, halt, halt, halt. Strzelać mi w tych. No w ogóle wiecie co, już weźmy już, nie wiem, wieże strzelajmy w coś tak z bliska. Zobaczmy jak ta jazda, czy sobie poradzi cokolwiek. Wylejmy się najpierw i może coś tam wtedy wypali. Tutaj co, no został oddział. O Jezu, to są jeszcze włócznicy. Jak im współczuję, nawet sobie nie wyobrażacie tego, jak im współczuję. Bo włócznie na toporników to po prostu jest... No, no nie mogą chyba mieć gorszego scenariuszu, naprawdę. Jeśli to by to byli jeszcze jacyś fajni włócznicy, na przykład te chielnickie włócznie białochuńskie, albo ewentualnie ci nasi aksomitcy, to tam pół biedy, ale tacy? Słuchajcie, no gdzieś tu głowy latają jak nie wiem. Jak kurczę, coś ciekawego. Dobra, no i co? Czy to oznacza GG? Chyba to oznacza, moi drodzy, GG! Zwycięstwo! Fajny ten taki papirus jest, nie? To jest świetne, zatem... Zakończ bitwę! Jeszcze może sobie przyjmijmy plac na sam koniec, żeby była pewność, że miasto jest na pewno nasze. I proszę bardzo, taka to wygląda Kartagina. No niezbyt zacne miasto. Szkoda, że go nie zrobili w jakiś fajny sposób, no ale w tych czasach to już Kartagina chyba... No chyba była zniszczona, nie wiem czy jeszcze miała dawną chwałę, dawny wygląd, nie jestem pewny. Jak ktoś się zna na ten temat, to może mi serdecznie co nieco tam powiedzieć. Chętnie, chętnie poczytam na ten temat. No i ten odcinek będzie długi. Faktycznie w pewnym momencie myślałem, że jednak będzie normalny, ale przez to, że nas ta armia na pustyni naszego króla zaatakowała, no to się znacznie, znacznie wydłużył. Uwaga, uwaga. Ten moment nastał. O, jaka piękna w ogóle panorama. Takie fajne stawiki, takie fajne te strumyczki. Chciałbym powiedzieć stawiki. Mamy piękne palemki. No uwielbiam taki krajobraz oazy. No i uwaga, okupacja. Zwycięstwo! Pomniejsze zwycięstwo. No i proszę bardzo, mamy. O, osiągnięcie. Obeliski, oj, nie doczytałem, szkoda, ale zaraz sobie to pewnie zobaczę. Tak się cieszy się bardzo, aż sobie screena, kurczę, trzasnę. No i co, no moglibyśmy de facto grać dalej, ale czy komuś się to chce jeszcze oglądać, taki po prostu przemarsz wojsk na siłę? No raczej niekoniecznie, także co, no Aksu, no podsumujmy sobie nieco naszą frakcję. Posiadamy 12 prowincji, 40 miast, naszym przywódcą jest póki co regentka Brehane, dobrobyt przeciętny, potęga imperium budząca trwogę, no zdecydowanie jesteśmy najpotężniejszym imperium na świecie. Tak naprawdę można powiedzieć, że zajmujemy połowę... niezrujnowanych osad na mapie, no bo tutaj cała północ jest i cały ten wschód zrujnowany. Także co no, wszystkie nasze zdarzenia od samego początku, ażbym stronę odpalił inną, to byłoby mnóstwo tych informacji, ale tego już sobie nie patrzmy. Statystyki, o, to by nas interesowało, właśnie, jest która 155, mamy rok 433 naszej ery. Z tego co wiem, to jeszcze jedna albo ze dwie nawet cutscenki mogłyby być, ale musielibyśmy grać znacznie, znacznie dłużej, czego nam się nie chce. Bardzo mnie ciekawi, ile bitew żeśmy wygrali i ile żeśmy przegrali. O, zniszczyliśmy 12 frakcji, to jest ciekawe, a napotkaliśmy 62, to niewiele, to niewiele. Wojska, bitwy, o właśnie. Suma stoczonych bitew 206, z czego osobiście 28, no ponad 10%. Powiedziałbym, że fajny wynik. Jak na te 30 odcinków niecałe, to naprawdę, naprawdę fajny wynik. Z czego zwycięstw 190, a porażek 16. No dużo porażek. Niemniej jednak dużo z nich żeśmy na automacie oddawali, a takich porażek, które ręcznie toczyliśmy, było może z 5 maksymalnie. A reszta to tam na automacie, że na przykład bunt zajął osadę, czy coś w tym stylu, czego się jako taką nie dało obronić, także... No także co, no wróćmy do menu głównego. Jestem zadowolony. Przyznam szczerze, że jakkolwiek mam 1000 ponad 200 godzin, to no przeszedłem kiedyś kampanię z Sasanidami i nie wiem, czy jakąkolwiek jeszcze inną przeszedłem.
Dlaczego tak mało? A dlatego, że po prostu no, nie lubię grać długich kampanii. Wolę sobie grać więcej kampanii, ale mniejszych i tym samym poznawać różne frakcje, różne mechaniki, tym samym stwierdzać, które są z nich najciekawsze. No i dobra, no to byłoby na tyle, no więc no dzięki serdecznie wszystkim, którzy wytrwali aż do tego momentu. Nie była to długa seria, nie była to jedna z najdłuższych serii. Myślę, że jeszcze kiedyś na pewno podstawowego od tyle sobie ogramy, ale czy prędko? Na pewno nie, oraz na pewno nie w tym roku. Co do tyli, to myślę, że w tym roku możecie się na pewno spodziewać serii z Medieval Kingdoms, która kiedy wystartuje, tego nie wiem, ale raczej na 90% w tym roku. Także co, no także... Zapraszam serdecznie na streama w czwartek z Gotika 2 Nutskruka. No i dzięki serdecznie za uwagę. Widzimy się przy następnych seriach. No i... No, zostawcie już tą łapkę na zachętę, na sam koniec serii. Myślę, że mi się należy. Także hej, hej!